Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jesteśmy, już zaczynamy studio wyborcze. Zapraszam serdecznie, Karolina Opolska. A dzisiaj w studiu wyborczym Magdalena Rigamonti, dziennikarka portalu Onet.pl, ale również współautorka podcastu Rachunek sumienia. No, razem powiedziałyśmy. Ty pięknie, który prowadzisz razem z Tomkiem Sekielskim dla Onetu i dla Newsweeka, więc bardzo serdecznie polecamy. I też od razu zacznę od takiej polecajki, bo pan Martin Karnstein napisał, że jeśli jeszcze ktoś nie oglądał, to polecam rozmowę redaktora Sekielskiego z Piotrem Rybą. Świetny materiał, potwierdzam. To jest rozmowa, która jest już na kanale Sekielski, więc bardzo serdecznie do niej zapraszam. Cześć Magda. Cześć, dzień dobry. Nie mogę patrzeć w kamerę, proszę Państwa, dzisiaj, bo Marek Sekielski, Marek Sekielski, który program wydaje i realizuje, zabronił mi, więc to jest ostatni raz, kiedy popatrzyłam. Dzień dobry Państwu, już patrzę na Karolinę Opolską. Będzie mi bardzo miło. Chociaż ja nie mogę Ci cały czas patrzeć w oczy, bo zerkam, jakie tutaj komentarze dostajemy od naszych widzów, za które od razu z góry dziękuję i też zachęcam, żeby pytać, komentować, bo ja tutaj zerkam, co się dzieje. No to zacznijmy może od Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że politycy koalicji rządzącej zapowiadają, że już być może nawet na tym posiedzeniu Sejmu, a ono rozpoczyna się w czwartek, czyli 7 lutego, zapadną jakieś konkretne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, ale rozmawiałam z kilkoma politykami koalicji rządzącej i na razie nikt nie chce powiedzieć, jakie to będą konkretne decyzje i w jaki konkretny sposób można by obejść prezydenta Andrzeja Dudę, który z kolei już zapowiedział dość silny opór. No, silny opór to jest mało opowiedziane. Jego minister anonimowo, Andrzej Mugajce, mu w Onecie powiedział, że przecież prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i jak przyjdzie co do czego, jak będzie potrzeba, no to on użyje tychże sił, ale w jaki sposób, nie wiadomo. A konkrety, jakie konkrety? No tam są sędziowie dublerzy, dwóch sędziów dublerów jest w trzech w Trybunale Konstytucyjnym. Jest pani magister Przyłębska, która jest prezeską sądu Trybunału Konstytucyjnego i są państwo Piotrowicz i Pawłowicz, czyli byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, tacy zagorzali byli, no nawet nie, politycy Prawa i Sprawiedliwości, posłowie, posłanka i poseł, którzy zostali sędziami tego profesor Trybunału. Profesor Pawłowicz, mimo że jest sędzią, to nie odpuszcza sobie na przykład komentowania w swój tylko dla siebie charakterystyczny sposób. I proszę zauważyć, że nigdy nie została upomniana, nigdy nie została ukarana żadną naganą, ani inną reprymendą ze strony ani Jarosława Kaczyńskiego, ani pana, kto był, już zapomnieliśmy, marszałek Terlecki, kiedy była posłanką w Sejmie poprzedniej kadencji. Nigdy żadnej reprymendy wobec niej nie było. A co będzie? No to zobaczymy. Na razie słychać te bardzo mocne głosy z kancelarii prezydenta, że Trybunał Konstytucyjny to jest dla prezydenta rzecz najważniejsza. Jeśli rząd, koalicja rządząca ruszy. Przez te 8 lat się przyzwyczailiśmy, kto jest opozycją, kto jest rządem. Minęło, w zasadzie miesięcy, ale ciągle jeszcze mi jest trudno. Jeśli koalicja rządząca ruszy Trybunał Konstytucyjny, to będzie znak dla pana prezydenta, że idzie na wojnę i tak straszą ministrowie z kancelarii prezydenta. Sam prezydent chyba nie zabrał w tej sprawie głosu. Prezydent w tej chwili odwiedza Afrykę. Jest w Afryce, ale to jest zaplanowana wizyta. Ja rozumiem, że głowy państw, nie mam żadnych pretensji, że odwiedza Afrykę. Głowy państw podróżują, mają zaplanowane wizyty, mają zaplanowane spotkania. Niech załatwi dobre rzeczy dla Polski, ale na pewno 13 lutego będzie w Warszawie, bo na ten dzień zaplanował Radę Gabinetową. Rada Gabinetowa to jest taka Donald Tusk powiedział o nieformalnym spotkaniu, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo się oburzyli, że lekceważy Radę Gabinetową. No to nie jest nieformalne spotkanie, to jest formalne spotkanie zwoływane na wniosek pana prezydenta, kiedy chce sobie porozmawiać z przedstawicielami rządu i może wezwać do siebie na krakowskie przedmieście albo do Belwederu, nie wiem gdzie to spotkanie będzie się odbywało, wszystkich przedstawicieli
ministerstw i premiera rządu i rozmawiać. Do niedawna było mówione o tym, że panowie z rządu i panie będą przedstawiać sytuację związaną z CPK i innymi inwestycjami. Z atomem na przykład i z tak, energią odnawialną, zieloną energią, z innymi sytuacjami, inwestycjami, tak to zostało chyba zbiorczo nazwane, o których Andrzej Duda miał nie mieć, czy też ma nie mieć pojęcia, ile było w związku z tymi inwestycjami przekrętów, ile sytuacji takich, które nie powinny się wydarzyć, mówiąc ogólnie sytuacji nieuczciwych, o których prezydent Duda ma nie wiedzieć. Natomiast teraz ta sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym, no, jak słyszę kolegów, analityków, publicystów i polityków, to sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym może zdominować tę Radę Gabinetową. Pomysł był taki, to był pomysł Donalda Tuska, żeby była transmisja z tej Rady Gabinetowej. No to był żarcik. No taki żarcik, nie żarcik, ale politycy, słyszałam polityków, no głównie Koalicji Obywatelskiej, którzy później w różnych mediach podtrzymywali tą wersję, że fajnie by było, jakby była transmisja. Rozumiem, że trochę być może z tego powodu, że prezydent inaczej rozmawia z Donaldem Tuskiem i z ministrami, kiedy wie, że nie jest obserwowany przez oko kamery, a inaczej, kiedy wychodzi na konferencję, no i wtedy jest już bardzo groźny i stanowczy, więc być może chodziło o to, żeby ten dysonans pokazać. No dobrze, ale bez czegoś, zrobienia czegoś, mówiąc kolokwialnie, z Trybunałem Konstytucyjnym, trudno będzie dalej rządzić, no bo teraz mamy sytuację, w której prezydent skierował ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, podpisał ją co prawda, no ale skierowanie do... I pogroził, że tak, każdą ustawę będzie kierował każdą, do Trybunału, bo chodzi o to... Wąsika. Tak, że Zawąsika i Kamińskiego, którzy nie zostali dopuszczeni do sprawowania swoich mandatów pochodzących z wyborów powszechnych i nie mogli głosować nad budżetem, jakby zapominając na przykład o sytuacji z 2016, kiedy ustawa budżetowa była głosowana w sali kolumnowej i tam posłowie wpuszczeni zostali, proszę opozycji Państwa, tak, w ogóle nie zostali wpuszczeni. Tak, to prawda. No ale jak się posyła taką ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to się... To są dwa miesiące teraz. Tak, są dwa miesiące, ale się... No, trzeba mieć takie założenie, taką ewentualność, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej ją odeślę. Uznają za niekonstytucyjną. No właśnie, odeślę. No i co wtedy? No, ja, i tu znowu, no, ona wraca do Sejmu i procedura nakazuje, żeby posłowie naprawili te ułamności, które są niekonstytucyjne, które zauważył Trybunał Konstytucyjny, ale tam żadnych ułamności niekonstytucyjnych nie ma, tylko chodzi o to, że... Ale jak trzeba, to Trybunał się dopatrzy. W głosowaniu, proszę Państwa, patrzę w kamerę, Panie Marku, nie zabiję mnie, nie mogę. W głosowaniu nad tą ustawą nie wzięli udział panowie Wąsik i Kamiński, bo byli już pozbawieni mandatów, już nie byli posłami wedle marszałka Sejmu, wedle prawa. Wedle prawa, bo zapadł prawomocny wyrok sądu 20 grudnia. Oczywiście, wedle prawa, więc tu mamy taką patową sytuację. Ja nie wiem, jak z tej sytuacji, co mówią prawnicy, jak z tego można wybrnąć i co zrobić, czy to będzie odsyłanie i to będzie taki ping-pong, czy oni mówią, już poprawiliśmy, więc znowu do prezydenta, prezydent nie poprawiliście, bo jednak nie było panów Wąsika i Kamińskiego, więc ja znowu odsyłam do Trybunału Konstytucyjnego i czekamy, aż się chyba rok skończy, no bo ta ustawa budżetowa jest podpisana przez prezydenta, więc weszła w życie, więc podwyżki, które są zaplanowane, wchodzą w życie z tego budżetu. Przecież to jest budżet, proszę Państwa, na ten rok, na 2024. Się rozemocjonowałam, aż tutaj więc ja upiję trochę herbaty, żebyś mogła herbacie, się emocjonować dalej, no ale żeby się herbata nie wylała. I no, no więc ona idzie, ona jest w życiu, ona jest w użyciu i te pieniądze są po prostu wydawane i pan prezydent Duda o tym wie. Tylko ale ja to znaczy, jeszcze... że zabrakło mu odwagi, żeby w ogóle posłać od razu do Trybunału Konstytucyjnego? Chciał pokazać, jestem prezydentem, jestem silny, tak samo z tą Radą Gabinetową. No, jestem tu, chodźcie tu, ja rządzę, wy przychodzicie do mnie, ja was będę beształ. Ja tylko mam nadzieję, szczerze, że... Oczywiście prawnicy być może się oburzą, ale ja nie do końca w ogóle rozumiem ten tryb kontroli następczej. To znaczy, jeśli prezydent ma wątpliwości co do ustawy tej czy innej, no to posyła ją do Trybunału Konstytucyjnego i teraz pomijamy tą całą sytuację sędziów dublerów Julii Przyłębskiej
Śródziemskiej i tak dalej. A podpisywanie i wysyłanie to od początku, od zawsze budziło u mnie pewien znak zapytania, ale ja nie jestem prawniczką, więc ja być może tego do końca nie rozumiem. Ale to jest też pokazywanie swojej siły albo siłki przez pana prezydenta Dudę. Podpiszę, ale się nie cieszę. Pamiętamy, ten kto podpisywał się nie cieszył, Jarosław Gowin. Podpiszę, ale się nie cieszę, więc wyślę do Trybunału. Niech jest trochę takiego chaosu, niech jest trochę sytuacji niepewnej. Niech o mnie mówią, no bo przecież to też o to chodzi, żeby prezydent był w grze, żeby o nim mówiono nie tylko, że źle mówi po angielsku, nie tylko, że źle się wypowiedział, albo że palną głupotę, absolutną głupotę na temat Krymu w czasie wywiadu, którego udzielał Mazurkowi i Stanowskiemu. Ale potem szybko się z tego tłumaczył. No ale palną i palną i to zostało wykorzystane. No rozmowa i pojawiło była... się we wszystkich mediach i europejskich i rosyjskich, przede wszystkim. Rosyjskich. I mam nadzieję, on przeprosił, wycofał się, że teraz tłumaczy, że to była konwencja wywiadu, że to była luźna rozmowa. Otóż prezydent Duda nie może zwalać swoich złotych myśli, w cudzysłowie pokazuje te złote myśli, na konwencję wywiadu, czy też na luźną rozmowę. On musi mieć świadomość i wydaje się, że powinien mieć świadomość po 9 latach rządów, po 8-9 latach rządów, że każde jego słowo jest analizowane, wszystko ma znaczenie, każde jego słowo waży i to jest istotne, a słuchając pana prezydenta i w takim wywiadzie jak ten ze Stanowskim i z Mazurskiem i jego tłumaczeń, mam wrażenie, że on rzuca te słowa na wiatr i może być tak, że z tymi groźbami, że on będzie teraz każdą ustawę odsyłał do Sejmu. To jest kolejny punkt, że on będzie teraz każdą ustawę. No właśnie, też trochę rzuca słowa na wiatr, bo przypominam, co zrobił z Wąsikiem i z Kamińskim. W grudniu Małgorzata Paprocka w studiu Onet Opinie powiedziała: pan prezydent ułaskawił panów Wąsika i Kamińskiego. Nie ma innej możliwości, nie będzie ułaskawiał. Chodziło jeszcze oczywiście raz. Oczywiście o 2015 rok. Oczywiście. Nie będzie ułaskawiał. Nie będzie. I stała na tym stanowisku. Ona jest prawniczką i to prawniczką z długim stażem, bo pracowała jeszcze za czasów, kiedy pan Komorowski był prezydentem Rzeczpospolitej. I ona stała na tym stanowisku. Natomiast musimy pamiętać, że jest druga strona prezydenckiego tego kołowrotu decyzyjnego, a mianowicie pan Mastalerek. I myślę sobie, że to Mastalerek wykombinował wejście żon panów Wąsika i Kamińskiego do kancelarii prezydenta i te błagalne prośby, te płacze, te szlochy i spowodował, że prezydent się ugiął. I tu nie wiem, czy cudzysłów powinnam postawić przy tym słowie ugiął, ale że jednak nie posłuchał się pani Paprockiej, tylko zdecydował, że jak to po polsku powiedzieć? Wszczął procedurę ułaskawienia panów Wąsika i Kamińskiego jeszcze raz. Więc tu pokazał, że on zmienia zdanie. I być może też okaże się, że jednak nie będzie każdej kolejnej ustawy. Właśnie o tym mówię, że w tym wypadku być może będzie podobnie. Zobaczymy, co się wydarzy rzeczywiście na tej Radzie Gabinetowej, jak ona będzie przebiegać, czego my, dziennikarze, dowiemy się, bo jeśli ona nie będzie nagrywana ani transmitowana, to my możemy tylko liczyć na informacje. No myślę, że tam będą ministrowie, którzy będą się chcieli podzielić, może nie pod nazwiskiem, podzielić. Tak, tym, zobaczymy, co będzie i jak będą wyglądały, bo tak naprawdę jest to rozmowa między Tuskiem a Dudą, między prezydentem a premierem, a ci wszyscy ministrowie są tam takim trochę anturażem do tego całego spotkania. Myślę, że prezydent Duda zdaje sobie sprawę z siły premiera Tuska, zdaje sobie sprawę, bo też zna sondaże, że premier Tusk, gdyby teraz były wybory, to by te wybory wygrał. Mówię o wyborach parlamentarnych. Zdaje sobie sprawę z tego, że premier Tusk zdecydował iść do wyborów samorządowych bez Lewicy, bo właśnie oparł się na sondażach i wie o tym, że może sobie na to pozwolić. I
dla Dudy to jest ciekawy przeciwnik. No tak, ale sondaże też pokazują, na przykład dzisiejszy sondaż dla goniec.pl, zacytuję z pamięci, więc mogę się pomylić, ale tylko 17% Polaków chciało, żeby Andrzej Duda wypuścił, znaczy ułaskawił i doprowadził do zwolnienia z zakładów karnych Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Bo ludzie rozumieją, co to jest Prawo i Sprawiedliwość po prostu. No więc gdyby tak czytać sondaże, to okazuje się, że Andrzej Duda raczej wizerunkowo traci na całej tej sytuacji, na tym zamieszaniu, na tej zmianie zdania i tak dalej, a jednak wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej brnąć w ten temat. Co prawda posłanka Olga Semeniuk-Patkowska, która w tej kadencji jest posłanką, a w zeszłej kadencji była na przykład przewodniczącą Rady Polskiej Agencji Kosmicznej i mówię to bez ironii, bo ja bym bardzo chciała pracować w Agencji Kosmicznej po prostu. W Radiu Tok FM powiedziała, że chyba nikt już nie ma wątpliwości, że panowie nie są posłami, ale potem się z tego tłumaczyła, więc to chyba było tak, jakby wyszła z roli na chwilę. No wyszła z roli, ale ta wypowiedź też pokazuje, że tam jest jednak w samym PiSie nie ma zgody co do panów Wąsika i Kamińskiego, że jest rozłam w tej kwestii i był rozłam od początku. Jarosław Kaczyński uwielbia mieć jakiś mit, uwielbia mieć kogoś na sztandarach. Przez lata miał Smoleńsk. Proszę, zobacz, co się działo ze Smoleńskiem. Wszyscy już naokoło Jarosława Kaczyńskiego wiedzieli, że nic z tego Smoleńska nie będzie, nic z tej Komisji Smoleńskiej nie będzie, że te filmy, które przygotowuje Antoni Macierewicz, chyba ostatni w 2016 roku, w którym to samolot był zbudowany z jakiegoś brezentu i wybuchany na lotnisku w Łodzi, że z tych filmów też nic nie będzie, że tam się nic nie da udowodnić, a jednak w zasadzie do teraz, bo ciągle wspomina o tym, że w Smoleńsku był zamach i jego brat został zabity, więc on to ma za nic. Teraz te 17%. Tak, sprawdziłam, 17, tylko 17% Polaków pozytywnie ocenia decyzję Andrzeja Dudy o ułaskawieniu Wąsika i Kamińskiego. Chciałoby się powiedzieć, no i co z tego? Dla Jarosława Kaczyńskiego to jest mit. Ale tak się zawsze mówiło, że jednak PiS te sondaże czyta, że robi te sondaże wewnętrzne. Ale co ze Smoleńskiem? A jak to się ma do Smoleńska? Bo widocznie są takie tematy, które są tak bliskie sercu pana prezesa, że żadne sondaże tutaj nie będą miały na to wpływu. Czyli chodzi o serce i bliskość tego serca. Jest Smoleński, jest Kamiński i Wąsik, to są tematy bliskie sercu i on uważa, że powinny być wzmacniane. Wbrew sondażom, oczywiście. No tak, też pytanie, jeśli Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wyda wyrok, no to potem jaki jest sens posyłania każdej kolejnej ustawy do tego właśnie Trybunału, skoro no, można założyć, że skoro przy tych przesłankach, jakie weźmie pod uwagę Trybunał i jakie wyda orzeczenie, no one zawsze będą te same, czyli że nie ma Kamińskiego i Wąsika. A nie ma ich, znaczy nie ma Kamińskiego i Wąsika w Sejmie, ale nie ma też obsadzonych mandatów po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Więc Sejm jest uboższy o dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, o dwa głosy. No i teraz, bo tam jest, sytuacja nie jest taka prosta, bo prezydent też nie powołał nowych członków PKW, to jest od tego uzależnione, no ale kiedyś to nastąpi. I politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że nikt nie weźmie tych mandatów po Kamińskim i Wąsiku, że one zawsze będą puste, że to będzie taki symbol. Ale na horyzoncie na przykład majaczy pani posłanka była, Monika Pawłowska, która, ja nie wiem, czy ona nie weźmie tego mandatu. To jest ta pani, która była kiedyś w Lewicy, prawda? Była w Lewicy, chodziła na protesty kobiet, miała zdjęcie profilowe w maseczce z Błyskawicą. Jak to pasuje, proszę państwa, na horyzoncie majaczy. Tak, a potem przeszła dość płynnie przez Porozumienie, jeśli dobrze pamiętam, do Prawa i Sprawiedliwości i teraz startowała z list Prawa i Sprawiedliwości. No i co tam ciekawe w sercu piszczył pani posłanka? Ja nie wiem, czy pani posłanka będzie miała takie skrupuły, żeby tutaj tego mandatu nie przyjmować. No ja proponuję, żeby nie miała skrupułów, tylko żeby weszła i głosowała. Zgodnie z sumieniem, zgodnie z tym, co jej serce mówi. Co jej serce mówi. No ale też mamy sytuację z panią Elżbietą Witek. No przecież proszę zobaczyć, co się dzieje z tym obsadzeniem wicemarszałka, czy też wicemarszałkini Sejmu. Elżbieta Witek nie została zaakceptowana. To wracamy aż do czasów z listopada, prawda? Mhm. Nie została zaakceptowana przez większość sejmową i nikogo innego Prawo i Sprawiedliwość, a w zasadzie Jarosław Kaczyński nie wystawił na to stanowisko. Zastanawiam się, czy tak będzie przez całą kadencję, czy w końcu jednak będzie zmiana decyzji. Zobaczymy, nie wiem, zobaczymy. Natomiast jest to taki pokaz jakiejś, znowu powiem, siłki, no małej siłki, która
ma udowodnić, że się nie będziemy łamać. My, Prawo i Sprawiedliwość, my pisowcy, a w zasadzie ja, Jarosław Kaczyński. Dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący fuzji Lotosu z Orlenem. No i potwierdziło się właściwie to, o czym się mówiło do tej pory mniej oficjalnie, czyli że strata to jest prawie 5 miliardów złotych i no i że całe działanie było ze szkodą dla firmy, ale mnie też bardzo zaciekawił temat oprócz tego raportu. Chyba ze szkodą dla Polski też, bo to no, było tak. Ze szkodą dla Polski. Dla Skarbu Państwa. Dla Skarbu Państwa, ale też ze szkodą dla bezpieczeństwa energetycznego właśnie. Polski, ze szkodą dla wizerunku Polski. Pytanie, na czyją korzyść? I tu jest wiele. No właśnie, na czyją korzyść? I tu jest wiele dyskusji. Ja rozmawiałam z panem Pawłem Olechnowiczem, byłym prezesem Lotosu, człowiekiem, który od 2002 do 2016 roku był tym prezesem. W 2017, nie wiem, czy państwo pamiętacie, on w 2017 roku był w odwiedzinach u swojej rodziny gdzieś na południu Polski. Rano weszli do niego oficerowie z ABW i powiedzieli, że jest aresztowany pod zarzutem, no w zasadzie mogę powiedzieć, niegospodarności wydania pieniędzy spółki. Chodziło o kilkanaście tysięcy złotych na jakieś firmy doradczej i on wtedy powiedział, że jest chory na nowotwór. Mimo tego został wsadzony do samochodu, wieziony przez całą Polskę w kajdankach na Sygnale z przystankami w Bielsku Białej, w Katowicach i w Elblągu. I w Gdańsku sądzony i tam został szybki proces się odbył, został uniewinniony. Natomiast przez 48 godzin można stłamsić człowieka, można pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Olechnowicz wygrał proces, wyrok jest prawomocny, został 45 tysięcy odszkodowania za to, co Prawo i Sprawiedliwość mu zrobiło, ale to był taki pokaz tego, bo my mamy wszyscy krótką pamięć, dlatego o tym mówię, bo pokaz tego, jak Prawo i Sprawiedliwość traktuje ludzi nie swoich, a ludzi, którzy byli twórcami sukcesu, no bo przecież on ten Lotos tworzył, pielęgnował i rafinerię gdańską, a po chwili mówię, zarządów PiS-u, to jego dziecko zostało sprzedane i to zostało, rafineria gdańska została sprzedana Saudi Aramco, czyli Arabii Saudyjskiej. Tam jest ciekawe, jest ta księga wejść do Orlenu. Onet to opublikował dzisiaj księgę wizyt u prezesa Obajtka. No właśnie. Które nazwisko cię tam najbardziej zaciekawiło? Tam jest bardzo ciekawy Adam Hoffman, 42 razy. Ktoś dzisiaj ładnie powiedział, chyba Radek Gruca z Radia Z, że on nawet w ciągu roku czy dwóch lat tak często się nie spotyka ze swoimi przyjaciółmi. 42 razy, proszę państwa. No, Ja też niestety z moją na przykład najbliższą przyjaciółką od 20 lat, jeśli nam się uda tak z 5 razy w roku spotkać, to już jest sukces. A Adam Hoffman, kiedyś rzecznik pisowskiego rządu, był 42 razy u Daniela Obajtka i on lobbował za tym, żeby stacje Lotosu zostały przejęte przez MOL węgierski. Przypominam, że Viktor Orban to nie jest człowiek o proeuropejskich poglądach. No, to jest człowiek, który w zasadzie można powiedzieć sprzyja Putinowi, a Arabia Saudyjska i król jest w Arabii Saudyjskiej, proszę państwa, proszę mi poprawić, król Arabii Saudyjskiej też mieni się kumplem Putina. I wielki koncern stworzony przez Olechnowicza został rozparcelowany pomiędzy Saudów a Węgrów i oba te kraje są sprzyjające mniej lub bardziej, bo Węgry mniej, a Saudowie, Arabia Saudyjska bardziej Putinowi, więc no właśnie, to taka odpowiedź długa na temat tego, na czyją korzyść. Mam wielką nadzieję, że to zostanie zbadane. Nie wiem, czy przez komisję śledczą, czy po prostu przez sądy, kim jest Daniel Obajtek i z jakiego powodu. Daniel Obajtek na przykład nie uzyskał z jakiegoś powodu dostępu do informacji niejawnych. To się nazywa, że nie dostał tych poręczeń, tych zabezpieczeń uprawniających do tego, żeby mieć dostęp do tych informacji niejawnych. Nie uzyskał i to chyba Mariusz Kamiński, minister
od zadań specjalnych, chciałam powiedzieć, ale minister od służb specjalnych, tak? I MSW, tak, to mu uniemożliwił. Czyli coś było wiadomo złego na temat Obajtka. W sytuacji, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i służby były właściwie wykonywały polecenia Prawa i Sprawiedliwości, to Daniel Obajtek, który też, jak rozmawiałyśmy o rzeczach i osobach blisko serca Jarosława Kaczyńskiego, to Daniel Obajtek znajdował się blisko tego serca, to nawet bliskość serca prezesa nie pozwoliła na to, co jest dosyć znamienne. Ale na tej liście są też na przykład pracownicy mediów. Chciałam powiedzieć dziennikarze, ale nie wiem, czy powinnam używać tego słowa, bo jest tam na przykład, są tam bracia Jacek i Michał Karnowscy, jest Tomasz Sakiewicz, była Magdalena Ogórek, ale też na przykład dziennikarze RMF FM, Krzysztof Berenda i Marek Balawajder. A co ty o tym myślisz? O, i też kilka razy pojawiło się nazwisko Krzysztofa Stanowskiego, o którym ostatnio było głośno. Który chce być prezydentem podobno. Tak, tak. Chce być prezydentem, ale nie tylko on jako, nie wiem, czy Stanowski jest dziennikarzem? No chyba tak, no. No chyba z dziennikarzem albo biznesmenem już. Chyba jedno i drugie teraz zacierają się te granice. No moim zdaniem nie powinny się zacierać. Nie powinny, ale się zacierają. No tak, no Jacek i Michał Karnowscy to właściciele sieci i w polityce sporego koncernu medialnego, który nie funkcjonowałby bez pieniędzy publicznych dawanych temu, czy też wspieranych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy też rząd Zjednoczonej Prawicy. No myślę, że tam panowie mogli chodzić po pieniądze po prostu, albo umawiać się na jakieś wspólne akcje, nie wiem, społeczne, biznesowe, finansowane przez Orlen właśnie. To samo pan Sakiewicz. Nie wiem, w jakiej sprawie chodziła tam Magdalena Ogórek. Magdalena Ogórek była związana z telewizją publiczną, była twarzą telewizji publicznej, gwiazdą telewizji publicznej. Po co tam Magdalena Ogórek? Nie mam pojęcia. Znaczy, twoim zdaniem w ogóle można to dziennikarze, niezależnie jak oceniamy ich pracę, dziennikarze powinni spotykać się z prezesem rozumiem na przykład tak, ale... Zależy w jakiej sprawie, ale też my też musimy pamiętać, że my mamy wiele spotkań, wywiady to jest jedna rzecz, spotkania no, takie, które potem ukazują się na naszych antenach, to jest jedno, ale przecież my też prowadzimy rozmowy kuluarowe, prawda? Rozmowy. No bez nich by się niewiele udało. Bez nich by też było trudno robić to dziennikarstwo i przecież zdobywamy informacje i rozmawiamy i umawiamy się na spotkania i tyle. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj ci wymienieni przez ciebie panie i panowie chodzili tam na spotkania po to, żeby wyciągać czy też zbierać jakieś informacje do swoich materiałów. Myślę, że to chodziło po prostu o kasę, o biznes, o to, żeby Orlen za coś zapłacił albo coś sfinansował. Tam no, sytuacja do zbadania i myślę sobie, trzeba sprawdzić, czy niszczarka była pod Orlenem, taka jak stała pod Ministerstwem Kultury, czy też ciężaróweczka. Ciężaróweczka, tak. Ciężaróweczka, niszczareczka, czy też zostały tam jakieś dokumenty świadczące no o tym? No teraz też zwykle te dokumenty zostają też w wersji cyfrowej i tam tak, czy są jakieś umowy między Sakiewiczem a Orlenem, czy też braćmi Karnowskimi, a Orlenem. No ślady na pewno powinny zostać, tylko jak sobie wyobrażam komisję śledczą, wyobrażasz sobie taką komisję śledczą z Orlenem? I ale te właśnie, metry, kilometry tych papierów, na ile akt. Komisja śledcza jest potrzebna do wszystkiego? No bo mamy prokuraturę, która mogłaby też w takich sprawach ono zająć się. O widowisko chodzi oczywiście a też. A jak mamy raport NIK-u, no to jest właściwie gotowa podkładka do tego, żeby prokuratura to wzięła i na podstawie tego wysunęła jakieś ale już wnioski. Chyba wzięła. No tak. Już wzięła no tak. I już powiedziała, że będzie prowadzić sprawę, więc także już to się toczy. Już ale myślę, że ta sprawa może oznaczać jakieś negatywne konsekwencje dla Daniela Obajtka karne, który jak się teraz mówi, wybiera się do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję. Czy się wybierze do Parlamentu? Nie, nie, mam nadzieję, że spotkają go za to konsekwencje, bo to, że 5 miliardów złotych jakby przez niego państwo polskie straciło 5 miliardów złotych, proszę Państwa, 5 miliardów złotych to jest 5 tysięcy milionów, tak? Dobrze mówię? Nie pytaj mnie o takie rzeczy tak, o 21.30. Tak. 5 tysięcy milionów jest dużo, naprawdę sporo pieniędzy. 2 miliardy rocznie
To jest dotacja na telewizję, była dotacja na telewizję, czyli 2000 milionów złotych, a tu 5000 milionów złotych zostało stracone przez Polskę. Tak, tak, ale wtedy człowiek sobie wyobraża wtedy, no tak, bo 5 miliardów, milionów, co to jest? To jest taka kwota właściwie niewyobrażalna, 5 miliardów, to dla mnie już wszystko jedno, czy to jest 5, czy 10 miliardów, żadnej z tych kwot sobie nie wyobrażam. Za ile można kupić 10-letniego Opla, proszę Państwa, za ile? 30 tysięcy, 40? To tutaj ile takich Opli można by było? Nie wiem, przesadziłam z tymi cenami, nie znam się na samochodach. No właśnie, ale... Pan Marcin pyta, czy twoim zdaniem mamy do czynienia ze zdradą kraju? Chodzi oczywiście o Daniela Obajtka. Odsyłam jutro pana Marcina do tego wywiadu z Olechnowiczem, bo on nie mówi to takimi prostymi, wprost słowami, tak tego nie formułuje, ale myślę, że wnioski można wyciągnąć dalekie właśnie na temat tego, to co państwu powiedziałam, Saudi Aramco i Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska to nie jest kraj sprzyjający liberalnym, demokratycznym wartościom, tylko Władimirowi Putinowi. Viktor Orban to też nie jest kraj, mimo że jest w Unii Europejskiej, która sprzyja liberalnym, demokratycznym wartościom i Unii Europejskiej, tylko Władimirowi Putinowi. Wystarczy posłuchać, co Orban mówił na temat wojny w Ukrainie, na temat Ukraińców, na temat ich obrony, więc no, zobaczymy, czy będzie można mówić o zdradzie kraju, natomiast 5 miliardów złotych sprzedanie takim inwestorom naszego marki naszej, marki, która była jedną z ważniejszych energetycznego, ale marka to jedno, ale bezpieczeństwo energetyczne. Olechnowicz mówi, że została wymazana marka. Została w wojny. Konfliktu za wojny. Granicą. To nie jest konflikt, proszę Państwa, wojna, tak. Morderstwa, zabicia, gwałty. Zaraz, z Warszawy do Lwowa jest 350 km, na Boga, to jest bliziutko. Pół dnia jazdy samochodem. Jak do Krakowa. To ja teraz oddam na chwilę głos naszym widzom. Dostałyśmy trochę super naklejek. Pan Jacek Kondracki nam wysłał, bardzo dziękujemy. Ruda Gdyńska, Hat Hamka, która pozdrawia nas, ale też zwraca uwagę na to, że Tomasz Sekielski zrobił super wywiad z panem Rybą. Masakra, co robili, wszystkich szantażowali dobrem dzieci, co za mafia nami rządziła. Ja oczywiście odsyłam kanał Sekielski, jest tam rozmowa dzisiaj, świeżutka rozmowa Tomasza Sekielskiego. Anna, nasza stała Wicka, pozdrawiamy z pytaniem, czy świat zmierza ku wielkiej wojnie. No to może zostawimy sobie to takie przyjemne pytanie na deser, jeśli nam starczy czasu. Damian K. wysłał nam super naklejkę, bardzo dziękuję. RT. Dziennikarze nie powinni więcej mówić, że jak Duda coś zrobi, to się skompromituje. Myślę, że bardziej się nie da. Surowa ocena prezydentury pana Andrzeja Dudy. Anna Kurek wysłała nam super naklejkę. Damian K. raz jeszcze z komplementem dla moich tatuaży. Bardzo dziękuję. I Lidia Matuszak również wysłała nam super naklejkę. Bardzo pani Lidio, dziękujemy. No a tymczasem rozpoczyna się kampania samorządowa i politycy różnych partii rozjechali się po Polsce. Moją uwagę przykuł, ale ja po prostu taką skrzywioną mam tę uwagę, Przemysław Czarnek, który w Radomiu mówił o rewolucji komunistycznej, która rozpoczęła się 13 grudnia. Myślisz, że to będzie ta retoryka, którą Prawo i Sprawiedliwość będzie wykorzystywało mamy taką sytuację, w której może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość straci niemal wszystkie sejmiki i na przykład zostanie tylko Podkarpacie, a i to nie jest do końca pewne. Podkarpacie tam się zbroi, proszę Państwa, jest coraz silniejsze. Ostatnia osada Galów, tak? Jak było w Asterixie i Obelixie. No i myślę, że taka retoryka, która była stosowana w trakcie kampanii przed wyborami 15 października i rezultat nie był zadowalający dla Prawa i Sprawiedliwości, pozwoli teraz na jakiś niezły wynik? Ale ja przypominam, że już kiedyś Jarosław Kaczyński mówił o tym, wy staliście tam, gdzie stało ZOMO i to powiedział do opozycji, a wśród tych, którzy stali, był Bogdan Borusewicz. Przypominam, Bogdan Borusewicz, twórca strajku w Stoczni Gdańskiej w 80. roku, twórca Solidarności, naprawdę wielka, wielka, wielka karta polskiej opozycji, polskiej niepodległości. Jarosław Kaczyński miał czelność wtedy powiedzieć takie słowa, więc ta retoryka taka komunistyczna to nie jest nowość Jarosława Kaczyńskiego. Jak jest już bardzo, bardzo słabo, to on wraca właśnie do
komunizmu, wraca do likwidacji państwa, bo to z kolei słowa z Marszu Wolnych Polaków w grudniu, w styczniu, kiedy to było? To było 11 stycznia, czwartek, godzina 16, pamiętam. Oczywiście. Pamiętam, jak to było wczoraj. Oczywiście, 11 stycznia, godzina 16 i wtedy Jarosław Kaczyński mówił o tym, że Tusk chce likwidacji Polski, wchłonięcia Polski przez Unię Europejską, że ta Unia Europejska to jest takie zło, czyli z jednej strony, no właśnie, czy Unia Europejska to jest taki synonim komunizmu dla Jarosława Kaczyńskiego? Chyba tak, bo jak sobie przypominam i słucham tego, co Jarosław Kaczyński mówi o Unii Europejskiej, jaki on ma do tego stosunek, jak tej Unii Europejskiej nienawidzi, a przynajmniej mówi, że nienawidzi, bo tak naprawdę nie wiemy, co leży w sercu pana prezesa Kaczyńskiego. Swoją drogą pozdrawiamy, bo on tu mieszka niedaleko. To jest takie myślenie, że ta Unia Europejska to jest lewackość, komunizm, coś strasznego. To jest myślenie ryzykowne, dlatego że Polacy są cały czas bardzo prounijni. No i co z tego? No 17% tylko poparło sprawy związane z Wąsikiem a Kamińskim, a Kaczyński tak w to brnie. To jest też znak, że Jarosław Kaczyński i ci jego najtwardsi politycy uderzają do najtwardszego elektoratu. Oni muszą mieć ten kor, muszą trzymać tych, którzy przy nich są, choćby, no właśnie, i tu możecie Państwo sobie dopowiedzieć i wulgarnie, i mniej wulgarnie. Oni się zwracają naprawdę do tego, przepraszam, pisowskiego betonu. I takie sformułowania jak te, których używa Czarnek, i takie sformułowania jak te, których używał Jarosław Kaczyński na Marszu Wolnych Polaków, właśnie do tego elektoratu są skierowane, tylko wiadomo, oni nie wygrają tym wyborów samorządowych. Różnie się liczy 20 kilka pod 30%, ale to jest ciągle za mało, żeby tym żelaznym elektoratem wygrać wybory. Oczywiście. I być może jest tak, i tu nad tym się trzeba zastanowić, czy wybory samorządowe są mniej ważne dla Jarosława Kaczyńskiego niż wybory europejskie i przyszłoroczne wybory prezydenckie, bo on myśli już bardzo mocno o tym i pokazuje nam wszystkim to, co pokazał nam Mariusz Kamiński w Sejmie, bo przecież chce wysłać do Europarlamentu właśnie Kamińskiego, Wąsika, też mówi się o tym, że Obajtka, więc wszystkich tych, którzy, no tych dwóch już zostało uznanych za przestępców, a ten trzeci być może zostanie uznany za przestępcę, jeśli proces się rozpocznie i on zostanie skazany, chociaż zobaczymy, jak to będzie. Ale na razie chodzi o to, żeby tych trzech facetów dostało immunitet Parlamentu Europejskiego i było nietykalnych i zarabiało, uwaga, 40 ile? 4 tysiące miesięcznie? Mniej więcej nie, na rękę. Nie, myśleć, ile tam się nie, zarabia. Trzeba mówić o tym, 44 tysiące. Ja uważam, że to jest bardzo przyzwoita kwota. Trzeba tak zarabiać ja w Europarlamencie. Ja bym tak mogła zarabiać. W Europarlamencie. Nie bardzo obraziłabym się za to. Ale to jest odpowiedzialna praca, jak się ją robi odpowiedzialnie oczywiście. No ja tak. Nie mam nic przeciwko zarabianiu wielkich pieniędzy, jeśli się robi uczciwą, odpowiedzialną pracę, a nie się chowa, albo nie idzie się tam po to, żeby dostać immunitet. Więc no co tak, będzie, ale to zobaczymy. Są te wybory samorządowe. No, wystawienie tego pana Tobiasza Bochańskiego jest 10 tygodni do wyborów? No 7 kwietnia są wybory samorządowe. No to nie, no to gdzie? No to zaraz tygodni. Porozmawiamy o Tobiaszu Bochańskim, tylko nadmienię, że podobno to, że panowie Kamiński, Wąsik i Obajtek mają kandydować do Parlamentu Europejskiego, nie budzi wielkiego entuzjazmu w innych politykach Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że oni tych mandatów nie jest dużo, no i są obawy, że będzie ich mniej niż było w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, a wtedy PiS miał wyjątkowo dobry wynik. Tak. No a ten Parlament Europejski ze względów, o których mówiłaś, czyli finansowych, ale też jakby takiego trochę wycofania się z tej linii ognia, jest bardzo kuszący teraz dla różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc tam nie wszyscy, zwłaszcza ci, którzy liczyli na mandaty z tych okręgów, w których będą wystawieni panowie Kamiński, Wąsik i Obajtek, są z tego powodu bardzo zadowoleni, ale tutaj dwie osoby nam podesłały, żebyśmy sobie wyobraziły łatwiej bardzo obrazowe porównania, co to jest miliard, na przykład milion sekund to 2 tygodnie, a miliard sekund to 32 lata. Pan no Mat S pisze. Bardzo dziękujemy pani Macie. Mat S. Mhm. A pan Robert Wiewiórkowski pisze, że miliard to 1000 domów po milionie za każdy. To też no daje właśnie dobry pogląd na to, czyli
To jest tak. A dostałyśmy jeszcze, bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Dostałyśmy jeszcze super naklejki od pana Piotra Kiliszka, od pana Roberta Pluty i od Myszo Oneiros. A pan Marcin Grabarczyk pisze, że Jezus, a dlaczego prezydent specjalnie robi radę 13.13, żeby trzymać tę retorykę? To było wtedy, kiedy mówiłaś o tej retoryce takiej komunistycznej. Pan Emrik pisze, Emerik prosi o dwa słowa komentarza w kwestii tego, co się zaraz wydarzy w Trybunale Przyłębskiej. To ja odsyłam do początku naszej rozmowy, bo właśnie już od tego tematu... Komentowałyśmy, tak, no ale wiesz, no, live ma to do siebie, że każdy może włączyć w dowolnej chwili, więc odsyłam na początek, tam zaczęłyśmy od tego tematu. A pan Tomasz Soliński, dla ciebie pozdrowienia z Podkarpacia i dziękuję pani Magdalenie za podpis w książce Niewygodni na targach książki w Rzeszowie. Bardzo pana pozdrawiam i bardzo dziękuję. Wywołałaś Tobiasza Bochejskiego, kandydata na prezydenta Warszawy. 1,93 m wzrostu. I to jest w ogóle, okazało się, argument numer jeden, ponieważ w medium zwanym niegdyś Twitterem, a teraz X, jak sobie przeglądałam w weekend, no to ten spin dotyczył głównie wzrostu pana Tobiasza i tego, że pan Tobiasz jest wyższy od Rafała Trzaskowskiego i że to jest ten argument, on jest, że... nawet wyższy, proszę państwa, od Szymona Hołowni o 3 cm. Ale jest niższy od Adriana Zandberga. Boże, pytałam Adriana Zandberga, kto jest wyższy i Adrian Zandberg powiedział, że on. Ale z tego właśnie spinu w mediach społecznościowych wynikało, że ten argument wzrostu jest bardzo ważny. No ja uważam, że jest jednak trochę ryzykowny, bo nie tylko Rafał Trzaskowski jest niższy od Tobiasza Bocheńskiego, jeśli chodzi o polityków, także... No nie tylko, zobaczymy, jak Jarosław Kaczyński będzie ogłaszał te informacje, że oto kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest pan Tobiasz Bocheński i 1,60 m, ile pan Jarosław Kaczyński ma, ale no właśnie, co ale to nie ma żadnego znaczenia. O co chodzi z tymi wzrostami, proszę państwa? No 36 lat ma, był wojewodą łódzkim, mazowieckim. Ale wcześniej był łódzkim i potem się dopiero został przeniesiony do Mazowsza. Po Radziwile, który pojechał do... na Litwę. Tak. Pojechał na Litwę do Wilna, tam jest ambasadorem Polski, natomiast dzisiaj Dominika Wielowiejska rano znalazła informację, że politycy PiS mają Tobiaszowi Bocheńskiemu za złe, że tak szybko przestał być wojewodą mazowieckim, bo nie dopiął wszystkich spraw do końca, wszystkich inwestycji, wszystkich interesów, co należy czytać, że panowie z Prawej Sprawiedliwości nie zdążyli zorganizować sobie odpowiedniej ilości pieniędzy, czy liczby pieniędzy na to, żeby coś tam pozałatwiać dzięki panu Bocheńskiemu. No teraz on ma być, jest 2 miesiące do wyborów, bardzo mało. Jaki chyba 5 miesięcy, Patryk Jaki miał 5 miesięcy. Tak, już na starcie dużo bardziej rozpoznawalnym politykiem niż był Tobiasz Bocheński jest Tobiasz teraz. Tobiasz Bocheński w ogóle nie jest, chociaż jak będziemy już chyba 10. raz powiedzieliśmy Tobiasz Bocheński, no, o to stanie chodziło. Się rozpoznawalny. No natomiast on miał ten słynny taki list, skierował do Donalda Tuska po wyborach, że on właśnie rezygnuje z spełnienia funkcji wojewody mazowieckiego, bo każdy dzień czy każda chwila spędzona instytucjonalnie łączona z premierem Donaldem Tuskiem jest dla niego dyshonorem. No ale mało osób to zauważyło, więc dopiero teraz, kiedy zaczęło się mówić, że ma być kandydatem PiS-u na stanowisko prezydenta Warszawy, robi mu rozgłos i ten wzrost i to, że jest taki młody, bo jest rzeczywiście najmłodszy ze wszystkich kandydatów i na w tej puli prezydenckiej do Dużego Pałacu i w tej puli tutaj do Warszawy. Czyli ty uważasz, bo to jest to pytanie, które miałam ci zadać jako następne, wiadomo, to jest, demokracja jest nieprzewidywalna, może się wydarzyć wszystko, ale mamy właściwie prawie absolutną pewność, że Rafałowi Trzaskowskiemu Tobiasz Bocheński nie zaszkodzi w wyborach prezydenckich. No ale jeśli dojdzie do drugiej tury i panowie myślisz, będą Tobiasz walczyć... Ale Tobiasz Bocheński byłby w drugiej turze, a nie na przykład Magdalena Biejat? Jeśli w drugiej turze byłby Tobiasz Bocheński i pan Trzaskowski, to by była trochę porażka jednak dla pana Trzaskowskiego. Duża, duża porażka, bo przypominam, 10 milionów ludzi głosowało na niego w wyborach prezydenckich, tych dużych wyborach prezydenckich. On jest prezydentem Warszawy. Co prawda, no, Warszawa jest rozkopana, jak to mówi PiS i niektórzy mieszkańcy, w związku z tym jest to wina
Trzaskowskiego. Trzaskowski. I no, będą mu to wypominać, a ja tylko mówię, że niedługo się te remonty skończą i nie będzie rozkopana, remonty, proszę Państwa. Warszawa jest rozkopana, potwierdzam, ale to też trochę z winy na przykład pandemii, która przesunęła różne inwestycje. Oczywiście, i no ale to wykorzystają na pewno, wykorzysta na pewno pan Tobiasz. Ale to jest Warszawa. Warszawa jest bardzo liberalnym miastem. No ale za chwilę, za półtora roku, niecałe półtora roku są wybory prezydenckie i wtedy, dobrze mówię? Tak. Tak, półtora roku są wybory prezydenckie w 2025 roku i jeśli on się dostatecznie wybije i będzie dostatecznie popularny i nie wywinie żadnego numeru panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, to być może będzie takim drugim Andrzejem Dudą. Tylko znowu, rozpoznawalność Dudy była dużo, dużo większa niż teraz Tobiasza Bochańskiego. I nie wiadomo, te dwa miesiące... Teraz to są dwa miesiące, Rafał Trzaskowski chyba właściwie ściga się sam ze sobą, to znaczy czy wygra w pierwszej turze, czy w drugiej turze. No ale to jest... Ale to jest ważne. Tak. No ale półtora roku to już jest sporo czasu na to, żeby zbudować pana Tobiasza Bochańskiego na tego przyszłego kandydata na prezydenta Polski. Ty myślisz, że to jest właśnie ten trop, że to jest oczywiście, ten to może młody... być. Chociaż słyszy się o różnych kandydatach. No dzisiaj gruchnęła wiadomość, podała ją Polityka Insight, że Dorota Gawryluk z Polsatu, do niedawna szefowa wydarzeń w Polsacie, dziennikarka polityczna, też będzie startować, tylko no właśnie, czy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości właśnie, czy jako niezależna kandydatka. No ale też Krzysztof Stanowski zapowiedział, że będzie startował. Krzysztof Stanowski, Szymon Hołownia. Marcin Najman. No... Marcin, pamiętam jak... Każde wybory prezydenckie jak mają Tomasz, zawsze... Pamiętam jak Tomasz Adamek, proszę Państwa, startował w wyborach parlamentarnych z ramienia Solidarnej... Swojego Najmana. Każde wybory prezydenckie mają swojego Najmana. Solidarnej Polski i powiedział w wywiadzie dla Newsweeka, tam gdzie jest teraz Tomasz Sekielski, ja byłam kiedyś, powiedział w wywiadzie dla Newsweeka, że ojciec Rydzyk powinien zostać premierem. I nie wygrał tych wyborów parlamentarnych, do Sejmu nie wszedł. No Najmana to jest też jakiś, prawda, sportowiec ten Najman. Tak, choć dyskusyjny dosyć, dyskusyjny. Bo on walczy, ale ja przepraszam, bo ja się nie dobra, bardzo to znam nie, na takich nie kompromitujmy sportach, zwłaszcza się. Sportach walki, ale z tego, co tam czasem mi się rzuci w oczy, to on raczej przegrywa te walki, ale oczywiście jeśli jestem w błędzie, to proszę panie Marcinie o wybaczenie. No właśnie, chyba że pan wygra wybory prezydenckie, wtedy pan wygra tę walkę, zobaczymy. No ale tych kandydatów jest sporo, na pewno Hołownia. Zobaczymy co z Donaldem Tuskiem, jeśli sondaże mu będą pokazywać, bo on bardzo czyta sondaże, że ma szansę albo że ma zdecydowaną przewagę, to uważam, że Donald Tusk też stanie do tego wyścigu. Ale zamiast Rafała Trzaskowskiego. Mhm. Bo przypominam raz, ten wyścig przegrał i jak ktoś się raz przegrywa, to chce potem sprawdzić, czy może tę porażkę jakoś przekuć na zwycięstwo. A myślisz, że jest taka możliwość, że gdyby okazało się, że Rafał Trzaskowski na przykład nie wygrywa w tej pierwszej turze, a z kolei Szymon Hołownia dalej buduje się w Sejmie. A jak on się buduje wspaniale, prawda? No właśnie, to za te półtora roku, czy właściwie no wcześniej, kiedy trzeba będzie wystawić kandydatów, może się okazać, że no przynajmniej część tej koalicji rządzącej wystawia jednego kandydata i jest to Szymon Hołownia, czy Platforma, Koalicja Obywatelska nie może sobie na to pozwolić, żeby nie wystawić własnego kandydata na prezydenta. Popatrzmy na to, co się dzieje w wyborach samorządowych, zanim dobiegniemy do tych wyborów prezydenckich. Donald Tusk ogłosił, że startuje w wyborach samorządowych bez Lewicy. Czym zaskoczył Lewicę i Czarzastego? No bo przecież powiedział to publicznie, a nie wcześniej z chłopakami i dziewczynami z Lewicy nie pogadał, tylko... Nie no, podobno przed samym wystąpieniem dał znać Włodzimierzowi ale Czarzastemu. Ale co, dwie minuty? Włodek nie wiem, startuje sam? Nie, ale że to nie Nara? Było, nie no było nie. To do końca tak, że się no Lewica właśnie dowiedziała z konferencji. No ale jednak zobaczył na sondaży i zdecydował, że tak zrobi. Teraz też tak może być. Ja uważam, że to jest ostatnia szansa dla premiera Tuska, żeby zostać prezydentem. Jeśli on będzie widział, że ma szansę, to zrobi i będzie nalegał, żeby być jedynym kandydatem. Chociaż myślę, że zobacz, co się działo w tych ostatnich wyborach prezydenckich. Wtedy Szymon Hołownia wcale nie był mocno zbudowany, ale wierzył, że wygra te wybory i wierzył w to, że wygra z Kidawą Błońską, bo my o tym zapomnieliśmy, ale Kidawa Błońska, pani Małgorzata Kidawa Błońska, była nie pierwszą... wyborów kopertowych była kandydatką... No pierwszą kandydatką wtedy Koalicji tak. Obywatelskiej i naprawdę... Ale czy w Polsce może wybrać, wygrać może, kobieta? Może Gawryluk. Ale wściekł się strasznie, kiedy do gry wszedł Trzaskowski i wtedy było wiadomo już, że
pozamiatane, że nie wygra z Trzaskowskim, że do drugiej tury, a nie wejdzie, bo do drugiej tury wszedł Trzaskowski i Andrzej Duda, który wówczas zwracał się również do tego swojego twardego elektoratu, mówiąc o ideologii LGBT, mówiąc o wyimaginowanej wspólnocie jako Unii Europejskiej i wygrał 10,5 miliona ludzi i ciągle się szczyci tym. 10,5 miliona ludzi będzie na mnie głosowało i nie wiem, czy słyszałaś, że mówił też, że pytany o to, co będzie robił po wyborach, będę starał się pracować dla tych, którzy na mnie głosowali. Cokolwiek to znaczy, co to znaczy, co będzie robił? Tak zwany leadership na prawicy. Ale no i co? Będzie miał swój. No, prezydent, nie prezydent, tylko premier Mateusz Morawiecki jest teraz szefem zespołu pracy dla Polski. I co? I pracuje dla Polski. To w ogóle miło, że pracuje dla Polski po 8 latach. Znaczy, oczywiście premierem był krócej, ale po 8 latach rządów PiS-u, że pan premier teraz pracuje dla Polski. Zobaczę, która jest godzina, bo chciałam ostatnie zdanie powiedzieć, że ja od 20 paru lat też pracuję dla Polski i ty, Karolina, jesteś młodsza ode mnie, więc zakładam, że od 15 lat mniej więcej też pracujesz dla Polski. Wszyscy pracujemy dla Polski i w Polsce i tu płacimy podatki. Nie zakładamy sobie żadnych instytutów ani gabinecików do tego. Zobaczymy, co będzie chciał zrobić Andrzej Duda, żeby pracować dla Polski i być tym właśnie liderem 10,5 miliona ludzi. Bo będzie bardzo młody. No, młody, jak na 50 parę lat. No, ile? 52, 3 będzie miał? Nie, proszę cię, nie pytaj mnie o liczby o tej porze, ale będzie bardzo młody, jeśli chodzi o emeryturę polityczną. Najmłodszy z nich wszystkich. Tak, najmłodszy, młodszy od Kwaśniewskiego. Kaczyński, przepraszam, Lech Kaczyński zginął w katastrofie smoleńskiej, ale był starszy dużo od niego, kiedy zostawał prezydentem. Komorowski, Lech Wałęsa. Wszyscy sporo starsi od Andrzeja. No bo co właściwie może robić prezydent Andrzej Duda? Raczej te międzynarodowe instytucje na niego nie czekają z otwartymi ramionami. No nie czekają, ramionami. No bo on się rzeczywiście trochę kompromituje i to widać. My oczywiście wyłapujemy te krótkie filmiki, kiedy jest śmiesznie, kiedy on robi dziwne pozycje na zdjęciach, kiedy ma problem z wysłowieniem się po angielsku na ważnym spotkaniu politycznym z innymi liderami bądź na konferencji prasowej, no ale rzeczywiście on tam chyba poważania nie ma. To jeszcze na koniec wspominałaś o kampanii. Ale życzę mu jak najlepiej, tak naprawdę. Naprawdę życzę mu jak najlepiej. Będzie miał 52 czy 3 lata. Wszystkim raczej życzę dobrze. No, ale, życzę sprawiedliwości wielu, ale nikomu nie życzę złośliwie źle. Ale poruszyłaś temat wyborów prezydenckich, kiedy Rafał Trzaskowski zmierzył się w drugiej turze z Andrzejem Dudą, a tymczasem w tym tygodniu, chyba jutro, po raz pierwszy się spotyka Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa, która będzie się zajmowała inwigilacją. Na razie to będzie spotkanie prezydium, na którym będą plany, co dalej i jacy świadkowie. I pojawiło się takie pytanie w przestrzeni publicznej, a co jeśli okaże się, że w trakcie właśnie tej kampanii prezydenckiej, tak jak mamy pewność, że Pegasus był używany w trakcie kampanii parlamentarnej w 2019 roku, bo wtedy szefem kampanii był Krzysztof Brejza i to jego telefon był kilkadziesiąt razy infekowany Pegasusem. A co jeśli okaże się, że także w trakcie kampanii prezydenckiej Pegasus był używany do tego, żeby inwigilować kandydatów lub kandydata opozycji? Wcale się nie dziwię, że Pegasus mógł być używany. Oczywiście nie wiemy tego, nie wiemy, czy tak było. Komisja prawdopodobnie, miejmy nadzieję, to ustali. No i tu właśnie te rozmowy kulorowe bardzo pomagają, bo to, że jest chyba 14 służb specjalnych w Polsce, nawet służba więzienna ma swoją strukturę specjalną, to pozwala myśleć, że każda z tych służb specjalnych miała dostęp do tego narzędzia, jakim jest Pegasus. Trzeba przypominać o tym, że ten Pegasus to nie jest zwykłe podsłuchiwanie, że ja teraz zadzwonię do Karoliny Opolskiej i ktoś mnie nagra. Tylko to jest wchodzenie do telefonu, to jest możliwość wpuszczania do tego telefonu rozmaitych treści, które nie są moimi treściami, czy Karoliny treściami, na przykład zdjęć pedofilskich, albo SMS-ów obciążających. Obyczajowych spraw jakichś różnych rzeczy. I to miał Krzysztof Brejza. On był inwigilowany, jego życie prywatne, jego rozmowy, jego telefony, jego historia kontaktów przez swój telefon była w rękach Mariusza Kamińskiego i innych panów i pań ze służb specjalnych. My możemy się dowiedzieć, że to, że w kampanii prezydenckiej ten Pegasus był używany, to jest jedno, ale my możemy się dowiedzieć, że wiele tysięcy ludzi było
tym narzędziem sprawdzanym było podsłuchiwanych, było szantażowanych na przykład. I takie ciekawe, sytuacje... ilu z polityków Prawa i Sprawiedliwości było także ofiarami tego właśnie narzędzia? Jarosław Kaczyński jest człowiekiem podejrzliwym bardzo, więc jeśli miał dostęp do takiego narzędzia, to możemy spróbować założyć, że... Stosował także wobec swoich ludzi. Że mógł rozkazać, żeby... Ale to tak jak mówię, to są hipotezy, nie wiemy tego, więc... Że tak, mogło, coś, tak mogło być. Więc no... To jest całkowite złamanie praw. To jest też rozmowa o tym, jak powinny być zreformowane służby specjalne, które z tych 14 służb rzeczywiście powinny być specjalnymi i jakie powinny mieć uprawnienia. Bo teraz jest tak, jak mówią i politycy, i ludzie związani z tymi służbami, że jest hulaj dusza, piekła nie ma. Było tak, hulaj dusza, piekła nie ma. Mamy narzędzia. To więc, kolejna sprawa, o więc której używajmy. Pisała latem Gazeta Wyborcza, którą teraz zajęła się prokuratura, no to sprawa tych podsłuchów w polskim holdingu hotelowym. Tak. Tomasz Siemoniak mówił o tym, że w trakcie, i to w ogóle jest, że to jest tak abstrakcyjne, że w trakcie spotkania ze Swietłaną Cichanouską, która jest liderką białoruskiej opozycji, która walczy właśnie z systemem, który między innymi zajmuje się powszechną inwigilacją swoich... Która jest de facto swoich... prezydentką Białorusi, ma swój gabinet w Brukseli, jest uważana przez Unię Europejską jako no, ale to demokratyczna właśnie ona i jej rodzina padała ofiarą inwigilacji i ona przyjeżdża do Polski, kraju zaprzyjaźnionego, kraju demokratycznego. I tam nagle jest podsłuchiwana. No tak. No to jest w ogóle niesamowite, ale to pokazuje jakiś taki absolutnie brak kontroli. Mamy narzędzie, to co prawda tam nie był używany Pegasus, z tego co pamiętam. Tam standardzik po prostu. Taki klasyczny, standardowe pluskwy, tak? Podsłuch. No mam nadzieję, że to wszystko zostanie wyjaśnione, ale czy uważasz, że gdyby się okazało, że ten Pegasus był stosowany w trakcie kampanii prezydenckiej, to jakieś byłyby tego konsekwencje, czy to po prostu już mleko się wylało, trudno, no wydarzyło się i tyle, i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte. Ale co konsekwencje jest, że nagle Andrzej Duda przestaje być prezydentem, nie wiem, wybory są nieuczciwe, bo podsłuchiwano i sprawdzano, jak wyglądała kampania. No nie wydarzyło się to przy kampanii w 2019 i wyborach w 2019, zakładam, że tutaj też nie. Myślę, że po prostu winni tego procederu, winni używania Pegasusa powinni zostać ukarani i to konkretni ludzie, konkretne osoby i tu znowu pojawiają się panowie Wąsik i Kamiński. Raz już ułaskawieni, drugi raz w procesie ułaskawiennym, a trzeci raz znowu postawione zarzuty i znowu mogą zostać ukarani. Ciekawe, co zrobi prezydent Duda, chyba że ta komisja będzie trwała i wtedy prezydent, trwają dosyć i prezydentem długo. Będzie już ktoś inny, więc panowie, przepraszam. Zwłaszcza, że materia jest skomplikowana, więc zakładam, że może się okazać, że ten komisja zakończy pracę już po wyborach prezydenckich. No właśnie, i nie chcę właśnie. To oczywiście nikomu sugerować żadnej małostkowości, ale może tak być, że komisja po prostu specjalnie zakończy no pracę. No chyba, że proszę Państwa, nieoczekiwanie dla nas wszystkich Tobiasz Bochański, tak jak kiedyś Andrzej Duda, no przecież pamiętajmy, Bronisław Komorowski był całkowicie pewien zwycięstwa w 2015 roku. A właśnie naprawdę mi... prawie nie robił kampanii wyborczej, był no, ale pewien, no właśnie... prawie pewien zwycięstwa tak się okazało. Tutaj zobaczymy, dużo kandydatów będzie na opozycji, a PiS może mieć jednego swojego kandydata i może on się nazywać Tobiasz Bochański. Wtedy już 37-latek, ma 93 wzrostu, z Łodzi, kibic. Podobno widzę... Nie, bo on jest kibicem Pelikan Łowicz. Pelikan Łowicz, ale strasznie się burzy, kiedy ktoś mówi, że jest kibicem Widzewa, a w Warszawie to jest... On twierdzi, że nigdy nie był na żadnym ale meczu. Ale są jakieś zdjęcia, że ale to jednak. On nie wrzucał. To, znaczy to on tylko wrzucał, ale nie jest ale się nie cieszył. Tak. Ale właśnie no a zupełnie wywołałyśmy wilka z lasu, ponieważ właśnie wyświetlił mi się tweet, czy właściwie nie wiem za bardzo, jak się nazywa teraz, jak się na platformie X wyśle komunikat, to jak to się teraz nazywa? X? Po prostu? X. Twita? X-a? X. Wysłucham ci X-a, proszę. Wyświetlił bardzo. Mi się X pana Tobiasza Bochańskiego, który właśnie tłumaczy, że mieszka na warszawskiej Pradze, na siłownię jeździ na targówek, a po najlepsze owoce do hali Mirowskiej w sobotę.
To strasznie wielkie, proszę Państwa, trójkąty i kwadraty, jak dla śpiewał. Dla tych z Państwa, którzy podsiadło. Nie są z Warszawy, to są naprawdę spore odległości, a jeszcze przy Panie, rozkopanej przez Trzaskowskiego w Warszawie. Panie tak kandydacie, ja proponuję jednak bazarek na Wiatracznej albo na Szembeku. Na Szembeku jest na Szembeku jest naprawdę dobry. Nie trzeba jechać do Hali Mirowskiej, która jest na Woli. To jest inna strona Wisły. No, ale teraz zastanawiam się, czy tak... Hala Mirowska jest jeszcze w centrum. Dla mnie to już jest Wola. Nie, za Janem Pawłem jest Wola, bo się zaraz obrażą ci, tak mi się wydaje. No, ale tak już, dobra, ale to jest daleko. Centrum. Praga, daleko Targówek, Hala Mirowska to jest daleko. Zastanawiam się teraz, tak patrząc na ten filmik, czy ta próba zbudowania nazwiska i rozpoznawalności pana Bocheńskiego przy okazji tych wyborów samorządowych nie zadziała wprost przeciwnie, bo to jest po prostu aż śmieszne, co się teraz dzieje, bo teraz się okazało, że pan Tobiasz, który przepraszał za tą wypowiedź, ale mówił o wirusie LGBT i nie miał nic przeciwko temu, żeby aborcyjne ciężarówki jeździły po Łodzi, przyjeżdża do Warszawy, która, jak mówiłam, jest bardzo liberalnym miastem i teraz właściwie jest warszawiakiem, który tutaj wie, gdzie najlepsze owocki, a gdzie najlepsza siłownia i czy to ktokolwiek kupi, czy to nie będzie aż za bardzo. Ludzie nie lubią przesady. Na Pradze jest sporo konserwatystów, ja tam mieszkam, także jest chyba sporo wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale to cała Warszawa będzie za niego głosowała. Tak, oczywiście, natomiast myślę, że jak zdobędzie 20, 25, 30% głosów, to też no to już będzie bardzo, bardzo dobry wynik i damy to. Pan Andrzej jeździ po kwiaty pod Halę Mirowską. O, no właśnie. Tak, tam też są kwiaty. No i dam mu to bilet w stronę wyborów prezydenckich, dużych wyborów prezydenckich. Tak, jest w centrum, już widzę, co Państwo piszą. Tak, widzisz, Hala Mirowska poprawiłam pierwsza, Ale też nasi widzowie Calder 5 się dziwi, co to za pomysł jechać po warzywa z Pragi do Hali Mirowskiej. No jest to dziwny pomysł. Jest Czyli dziwny. Po prostu, czy pan Bocheński kłamie, Karolina? Niemożliwe. Niemożliwe. Politycy nie. nigdy nie kłamią. Nie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo. Było jak zwykle przemiło. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Dziękuję. A jeszcze dostaliśmy super naklejkę od Bartosza Podgórskiego, który mówi, że ma 37 lat i obawia się, że nie może dożyć czasów, w których odpowiedzialni za wyprzedaż Lotosu pójdą do, pozwolę sobie użyć bardziej parlamentarnego słowa, do więzienia. Panie Bartoszu, no ja jestem od Pana starsza, więc jest Pan bardzo młodym człowiekiem, tak 37 powiem. Lat w przyszłym roku będzie miał Tobiasz Bocheński. Pan też jest bardzo młodym człowiekiem. Jest, nie wiem, czy ma Pan 193 cm wzrostu. Magda, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja Magdalena, nie mam. Ja też. Magdalena Rigamonti, dziennikarka Onetu, ale dziękuję także bardzo. Współautorka podcastu Rachunek Sumienia razem z Tomaszem Sekielskim. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję rozmowę. Państwu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za komentarze, za naklejki i za wszystko. No i oczywiście zapraszam jutro, bo studio Sekielskie, to już tam jest późno. Studio Wyborcze codziennie, od poniedziałku do piątku, o 21:00 na kanale Sekielski. Będzie więc oczywiście również jutro. Jutro będę tu ja i porozmawiam z Sylwią Gregorczyk-Abram z Wolnych Sądów, więc trochę więcej czasu poświęcimy kwestiom prawnym i kwestiom Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie, może Sylwia powie, o co chodzi. No jak więc to właśnie mam nadzieję, ustawami. Że Sylwia wytłumaczy nam dokładnie, o co chodzi, także wszyscy, także laicy prawni, tak jak ja, zrozumiemy. Bardzo Państwu dziękuję i życzę spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.